Montesquieu pisał o podziale władzy. Między władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. No i sytuacja, w której prezydent jest w naszym systemie parlamentarno-gabinetowym z innej opcji politycznej niż rząd, jest sytuacją, która sprzyja teorii Monteskiusza, teorii Locke'a, teorii Constanta, czyli podziału władzy. Władza skupiona, każda władza ma tendencję do rozszerzania swojego zakresu. Władza skupiona ma tę nie tylko tendencję, ale i możliwość, większą możliwość zwiększania swojego zakresu.